Venda Sexy, czyli nieruchomość w pobliżu Santiago Chile, która była za rządów Pinocheta wykorzystywana jako jeden z obozów koncentracyjnych. Reżim Pinocheta dokonał wielu makabrycznych i przerażających aktów wykorzystania seksualnego ofiar. W rzeczywistości kilka miejsc zatrzymań zostało utworzonych wyłącznie w celu seksualnego znęcania się nad więźniami. Więźniowie, którzy trafiali do tego więzienia, byli gwałceni. I tyczy się to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To właśnie w tym więzieniu scentralizowano wewnętrzne działania represyjne. Jeśli chodzi o mężczyzn, to normą były gwałty analne. Przy okazji obrażano więźniów, próbując zawstydzić ich do głębi. Kobiety były głównym celem makabrycznych aktów wykorzystywania seksualnego. Według komisji prawie każda więźniarka była ofiarą wielokrotnych gwałtów. Wojskowi nie tylko gwałcili kobiety, ale także używali obcych przedmiotów, a nawet zwierząt, aby zadawać więcej bólu i cierpienia. Kobiety, z czasem również mężczyźni, donosiły, że pająki i żywe szczury były często wszczepiane im w genitalia. Jedna kobieta zeznała, że została zgwałcona i napastowana seksualnie z wytresowanymi psami i żywymi szczurami. Została również zmuszona do seksu ze swoim ojcem i bratem, którzy również zostali zatrzymani. Jak mówi Alejandra Matus, jedna z zatrzymanych kobiet i podwójnie karana, po pierwsze za bycie lewakiem, a po drugie za nieprzystosowanie się do wojskowego ideału kobiety, kobiety powszechnie były określane w tych obozach perra, czyli dosłownie takie wulgarne określenie na samicę psa, które stosuje się obraźliwie wobec kobiet. Junta wojskowa często wrabiała lewicowe jednostki czy całe grupy, aby uzasadnić swój program torturowania dysydentów politycznych. Ludzie trafiali tam tak naprawdę za nic. Wystarczyło, że rząd się nimi zainteresował i taka osoba była już stracona. Junta podsycała strach przed lewicą, organizując przejęcie arsenału i przedstawiając lewicowych ekstremistów w skrajnie negatywnym świetle. Reżim fałszywie oskarżał lewicę o kradzież niebezpiecznej broni z magazynów broni w celu usprawiedliwienia nielegalnego chwytania dysydentów. Takie fałszywe przedstawienia rewolucyjnego zagrożenia doprowadziły do legitymizacji reżimu Pinocheta. Junta zleciła chilejskiej opinii publicznej raportowanie działań wszelkich podejrzanych lewicowców i przystępowania do ich represjonowania. Generał Pinochet upoważnił również Dina do zorganizowania zamachu bombowego na chilejską kryjówkę. Winę oczywiście zrzucono na lewicowych ekstremistów, aby zademonstrować zagrożenie, jakie stanowili dla społeczeństwa. Członkowie agencji wywiadowczych, takich jak Dina, próbowali wydobyć informacje od ofiar, grożąc ich dzieciom i bliskim. Wiele matek osadzonych w nielegalnych ośrodkach musiało wybierać między ratowaniem siebie lub życia swoich dzieci. 21 sierpnia 1989 roku personel wojskowy pojmał Jessicę Antoninę Liberona Ninoles i przetrzymywał ją w ciemnym, samotnym pokoju. Została rozebrana do naga, zmuszona do położenia się na niewygodnym więziennym łóżku i podczas przesłuchania nie mogła spać przez 5 dni. Porywacze nieustannie grozili, że porwał jej 9-letnią córkę ze szkoły, jeśli nie będzie współpracować. Jest to jedna z najgłośniejszych historii dotyczących represji w Chile. Według komisji podtopienia były jedną z metod tortur najczęściej notowanych przez ofiary więzień. Porywacze wylewali wodę na materiał, który zakrywał twarze ofiar i drogi oddechowe, powodując u poszczególnych osób uczucie topienia się. Jest to bardzo znana metoda tortur. Więźniów często wieszano do góry nogami na linach i wrzucano do zbiornika z wodą głową w dół. Woda była skażona i wypełniona gruzem. Podtapianie było wykorzystywane do powodowania bólu fizycznego i psychicznego. Jednak ofiary odkryły, że cierpienie psychiczne, które znosiły, było znacznie gorsze niż ból fizyczny. Nawet 30 lat po podtapianiu więźniowie tych obozów podczas rozmowy z psychologami przyznawało, że nie jest w stanie pozbierać się po skutkach tortur psychicznych. Wiele ofiar zgłaszało cierpienie na zespół stresu pourazowego wskutek upokorzeń, bezwzględności, wstydu, niepokoju i beznadziejności. Raport komisji opisuje zeznania człowieka, który doświadczył podtopienia we wrześniu 1973 roku. Cytuję: „Nałożyli bawełnę na obydwa oczu, potem okleili je taśmą i zacisnęli kaptur na mojej szyi. Związali mi ręce i nogi, zanurzyli mnie w 250-litrowym zbiorniku z amoniakiem, moczem, odchodami i wodą morską. Zanurzyli mnie tak, że nie mogłem już oddychać”. Powtarzali to w kółko, bijąc mnie i zadając pytania. Nazwali to łodzią podwodną.
Po aresztowaniu generała Pinocheta w 1998 roku Chile podjęło wysiłek, aby odkryć okrucieństwa z przeszłości. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat prawnicy zajmujący się prawami człowieka i członkowie sił zbrojnych chcieli zbadać, gdzie pochowano ciała zaginionych. 7 stycznia 2000 roku prezydent Ricardo Lagos wygłosił 15-minutowe przemówienie, ujawniając, że siły zbrojne odkryły informacje o losie około 180 osób, które zaginęły. Według Lagosa ciała co najmniej 150 z tych osób zostały wrzucone do jezior, rzek i Pacyfiku. Miejsce pobytu setek kolejnych ciał pozostaje nieznane. Chilejska dyktatura wojskowa pod dowództwem generała Augusto Pinocheta stworzyła skomplikowaną sieć instrumentów prawnych, których używała do represjonowania każdego, kto został uznany za wywrotowego. Pinochet był niezwykle taktyczny w swoich próbach zakamuflowania naruszeń praw człowieka popełnionych przez państwo. Wezwał do ogólnokrajowego plebiscytu w 1980 roku, aby zatwierdzić konstytucję polityczną, pozornie demokratyczny motyw. Generał obiecał obniżyć inflację, która w 1978 roku wynosiła 35%. Zamierzał zrekonstruować gospodarczo i politycznie cały kraj. Programy te były częścią szerszego planu, który miał na celu uzyskanie aprobaty ze strony państwa, czyniąc bardziej wykonalnym ściganie, więzienie i egzekucję cywilów podejrzanych o działalność wywrotową. Wojskowy i uzbrojony personel pod dowództwem Pinocheta mógł działać ofensywnie bez ograniczeń, ponieważ chilejski rząd został zrekonstruowany zgodnie z upodobaniami Pinocheta. Krótko mówiąc, Pinochet stworzył pozorną demokrację, zadbał o wzrost gospodarczy i niezwykle się tym chwalił, tylko po to, by ukryć jego zbrodnie. Dodatkowo prawo o amnestii, wydane przez generała w 1978 roku, gwarantowało bezkarność osobom odpowiedzialnym za systematyczne i powszechne łamanie praw człowieka i stanowiło główną przeszkodę w postawieniu Augusta Pinocheta przed sądem w Chile. Krótko mówiąc, Pinochet wprowadził prawo, które uniewinniało jego samego. Nawet dzisiaj ustawa o amnestii nadal obowiązuje. Została niedawno zastosowana przez chilejski Sąd Najwyższy w grudniu 2007 roku. Chociaż Pinochet był przetrzymywany w areszcie domowym 30 października 2006 roku w związku z oskarżeniami o morderstwa, tortury i porwania w latach rządów, nigdy nie został formalnie skazany. Zmarł przed zakończeniem śledztwa. Prawo amnestii Pinocheta skutecznie izolowało reżim wojskowy od kary za nawet najbardziej brutalne i przerażające naruszenia praw człowieka. Dziś Pinochet już nie żyje. Wszyscy są świadomi tego, jak brutalnym był dyktatorem. I o ile Hitler, Stalin, Mao czy Pol Pot mieli naprawdę wielki rozmach i mordowali o wiele więcej osób, tak Pinochet, Idi Amin i Mobutu Sese Seko znajdują się wśród obdarzonych największą fantazją terroru dyktatorów w historii. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.